Organizowanie wieczorów panieńskich stało się już tradycją, która przybyła do nas z zachodu. Przygotowaniem tej imprezy zwykle zajmuje się druhna. Pomysłów na spędzenie takiego wieczoru nie brakuje. Zwykle są to zabawy w klubie, wypady do kina albo szalona podróż po kraju lub za granicę. Choć najłatwiejszym i chyba najczęstszym sposobem jego realizacji jest wspólna wizyta w salonie spa. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się wieczory panieńskie w spa. Naszym klientkom proponujemy zarówno jednodniowe pakiety, jak i pobyty weekendowe. W ofercie przyszłe panny młode i ich druhny znajdą zabiegi zarówno relaksujące, jak i bardziej aktywne, na przykład modelujące sylwetkę. Dodatkowo czekać na nie będzie pokój relaksu, gdzie znajdą szampana, świeże owoce, drinki i herbatki wellness. W naszym ośrodku Pani liczyć mogą również na porady specjalistek dotyczące jak pięknie wyglądać w tym szczególnym dniu. Myślę, że taka forma spędzenia wieczoru panieńskiego spodoba się każdej Pannie młodej. Nawet dwudniowy pobyt w salonie spa pozwoli wszystkim paniom zregenerować się i zdobyć nową energię. Wieczory panieńskie są okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń i ploteczek. To również pożegnanie stanu wolnego i szansa dla panny młodej, aby choć na chwilę oderwać się od przygotowań do ślubu i wesela.